Najnowsza publikacja Myśli Polskiej, wydana przez Myśl Polską w ramach Biblioteczki Myśli Polskiej, czyli książka Aleksandra Dugina, wywołała w normalnych warunkach, byśmy powiedzieli, że ożywioną debatę, ale tutaj to raczej chyba należy powiedzieć o ożywionej nagonce. My ten materiał nagrywamy świeżo po spotkaniu właśnie na ten temat w Łodzi, no, które mogło się odbyć, natomiast już ze spotkaniem na przykład w Gdańsku były niejakie problemy. Nawet jeśli definiujemy Rosję i Dugina jako wroga, to stare powiedzenie mówi, że wroga trzeba znać. Dlaczego w takim razie elity tak zwanej III RP swojego, przynajmniej deklaratywnego wroga znać nie chcą? Z bardzo prostej przyczyny. Nie chcą w ogóle zastanawiać się nad wydarzeniami zachodzącymi na świecie. W Polsce nie istnieje żadna debata intelektualna na temat czy prądów, czy myśli, czy doktryn, które w jakikolwiek sposób mogłyby podważać przyjętą przez polskie władze wiele lat temu linię polityczną, również, a może dzisiaj przede wszystkim w sferze polityki zagranicznej. Więc mamy do czynienia z kompletnym wyjałowieniem polskiego życia intelektualnego w warunkach obecnych, w warunkach prowadzonych intensywnie przygotowań do takiego czy innego zaangażowania Polski w toczącą się za naszą południowo-wschodnią granicą wojnę. Jak widać, co po niektórzy uznają, że żyjemy w czasach, w których książki należy palić, a nie czytać, w których autorów książek należy potępiać, obrażać wszelkimi możliwymi sposobami, jeśli głoszą tezy niezgodne z linią partii i rządu, a nie z nimi polemizować. Więc ten proces to jest część większego, szerszego procesu trwającego w Polsce od lat, proces polegający na zamykaniu ust również uczonym polskim. No, moglibyśmy przypominać tutaj choćby z ostatnich miesięcy nagonkę haniebną na Uniwersytecie Warszawskim przeciwko profesorowi Stanisławowi Bieleniowi, przeciwko wielu innym polskim uczonym, którzy odważali się nie tyle kwestionować istniejące dogmaty, a raczej może po prostu uprawiać w sposób rzetelny i obiektywny naukę. Czy w Polsce nie ma miejsca na naukę, na dyskusję? Jest to sytuacja dość podobna, to ograniczenie pola jakiejkolwiek debaty jest właściwie pochodną tego, do czego zostaliśmy doprowadzeni już jakiś czas temu. To nie jest kwestia, że to się dzieje obecnie, że obecnie władze zaczęły coś takiego stosować. Ale no, przypomnijmy sobie i czasy pandemii, kiedy mieliśmy podobne problemy z umożliwieniem jakiejkolwiek dyskusji na temat tego, co się dzieje, czy środków lockdownów podejmowanych przez władze. Przypomnijmy sobie czasy jeszcze wcześniejsze, bo te po roku 2014, dotyczące też dogmatów w sferze polityki wschodniej po przewrocie w Kijowie. No i złoży nam się cały obraz, obraz tego, że na przestrzeni ostatnich lat Polska staje się intelektualnie ziemią jałową. Ja tutaj mam taką zawsze gorzką refleksję. Otóż wystarczy, że znajdziemy chwilę czasu. Dzisiaj ja wiem, że podróżowanie jest trudne i większość osób, no ale nie będzie miała fizycznie możliwości, ale to jest możliwe w internecie, że przejrzymy sobie zawartość księgarni internetowych, na przykład w Rosji, o której zamordyzmie tak wiele się mówi, i w Polsce. Okaże się, że publikacje budzących często ogromne kontrowersje autorów, uwaga, zachodnich, czyli amerykańskich, francuskich, niemieckich, te niepoprawne politycznie wydawane są jak najbardziej w języku między innymi rosyjskim. Tam można je śmiało kupić, a my tutaj w Polsce, na polskim rynku z tymi pozycjami się nie możemy zapoznać. To jest sytuacja odwrócenia, bo ja przypomnę, że w każdej niemal bibliotece szanującego się radzieckiego, w czasach jeszcze istnienia Związku Radzieckiego, intelektualisty, niezależnie od tego, jakie on był narodowości,
znajdowały się książki w języku polskim. Dlaczego? Dlatego, że wtedy my w Polsce wydawaliśmy książki, które nie przechodziły przez system cenzury radzieckiej. Dzisiaj mamy sytuację odwrotną i na szeroko rozumianym Zachodzie, i w Polsce, która jest jednym z liderów cenzury i cenzury prewencyjnej, zarówno tej internetowej, jak i tej wydawniczej, jak i tej polegającej na ostracyzmie osób głoszących określone poglądy, że to tak naprawdę my dzisiaj bez znajomości czy dostępu do prac w językach innych niż język polski się ukazujących, jesteśmy praktycznie rzecz biorąc ograniczeni tylko i wyłącznie do tych narracji, które mają imprimatur polskich władz. Więc na tym polega problem. Jak ktokolwiek próbuje wydać cokolwiek, co jest sprzeczne czy obrazoburcze nawet zdaniem niektórych, no to jest od razu ofiarą takiej nagonki. W przypadku profesora Aleksandra Dugina wytworzono obraz taki dehumanizujący, demonizujący tego uczonego, tego intelektualistę, gdy tymczasem, bardzo słusznie stwierdziłeś, mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet jeśli uznajemy Rosję czy cywilizację rosyjską za nam wrogą czy nieprzychylną, to tym bardziej ta książka Aleksandra Dugina powinna być na biurkach wszystkich tych ekspertów, nawet polityków, którzy tymi hasłami antyrosyjskimi szermują, żeby po prostu owego wroga poznać, tok jego rozumowania, argumentacji, żeby jego argumenty chociażby obalić i skonfrontować się z nimi w sposób krytyczny, ale tego nie ma, bo nie ma tej odwagi intelektualnej, nie ma też, ja o tym mówię otwarcie jako nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, nie ma też podglebia intelektualnego wśród polskiej klasy medialno-politycznej do tego, żeby dyskutować z jakimikolwiek tezami, bo żeby dyskutować z książką na przykład Aleksandra Dugina, tą, która ukazała się teraz w języku polskim, to trzeba jednak posiadać pewien kapitał kulturowy, intelektualny, by móc ją przeczytać i zrozumieć tezy tam się pojawiające. Czyli wcześniej trzeba było przeczytać jakąś liczbę innych książek, bardzo różnych, mieć podstawową wiedzę. A jeśli się ma deficyty tej wiedzy związane z moim zdaniem planowo przeprowadzanym w Polsce od wielu już lat procesem debilizacji kolejnych pokoleń, kolejnych roczników, nawet studiów wyższych, no to trudno tego oczekiwać. I jeszcze raz podkreślam, że na tej pustyni my, wydając tego rodzaju książki, na tej pustyni intelektualnej, staramy się tworzyć jakieś niewielkie choćby oazy, oazy wymiany myśli. Aleksander Dugin i jego książka ma nas pobudzać, ma być takim stymulatorem wymiany poglądów na bardzo różne tematy. Możemy i nawet powinniśmy z tą książką polemizować, a żeby z nią polemizować, trzeba ją przeczytać. Każda książka, z którą można polemizować, jest wartościowa, bo książka, którą przeczytamy i powiemy tak, tak, ja się zgadzam, się z tezami autora, no jest mało twórcza dla naszego własnego rozwoju intelektualnego. Natomiast jeśli mamy do czynienia z książką, której powiemy, no tak, autor w tym miejscu, w naszym przekonaniu się myli, my widzimy to tak i tak, to mamy do czynienia z intelektualną inspiracją. Dugin jest takim autorem, który intelektualnie inspiruje do różnych poszukiwań. Dla chcących te poszukiwania prowadzić, lektura znakomita, a dla tych, którzy boją się myślenia, jakiegokolwiek myślenia, faktycznie lektura niebezpieczna. No ale to chyba świadczy o tym, że u nas są nomen omen wprowadzane te standardy właśnie wschodnie tego całkowitego zamordyzmu, całkowitej blokady debaty publicznej, blokowania wydawnictw, rozwiązywania być może już niedługo organizacji. Na razie mamy do czynienia z na przykład z próbą odebrania Grzegorzowi Braunowi dostępu do informacji niejawnych. Na razie sprawa się ślimaczy, bo no, arbitralne nadanie uprawnień takich o decydowaniu o dostępie do informacji tajnych, no może rodzić konsekwencje takie, że za chwilę tego dostępu nie będzie miał nikt.
z posłów, a to uniemożliwia wykonywanie funkcji kontrolnej parlamentu. No i mamy do czynienia z negowaniem tego procesu, o którym mówi Grzegorz Braun, czyli ukrainizacji Polski. Czy inaczej, dlaczego nikt nie chce tego przyznać, że ta ukrainizacja dokonuje się nie tylko na płaszczyźnie ludnościowej, pewnej płaszczyźnie społecznej, ale również na płaszczyźnie mentalnej. No i nawet czerpania pewnych wzorców politycznych, bo ja tak ostatnio się zastanawiałem nad tym, jak wyglądała kwestia wolności słowa w ostatnich latach na Ukrainie. Widzieliśmy, nawet popatrzmy na ostatni rok, jeszcze sprzed rozpoczęcia wojny obecnie się toczącej na Ukrainie, sytuacje, w których zamykano, likwidowano kanały telewizyjne, media, w których delegalizowano partie opozycyjne, w tym całkiem spore, duże i znaczące. To wszystko się działo na Ukrainie, to są wzorce ukraińskie, chociaż oczywiście można szukać źródeł inspiracji dalej, jeśli będziemy dalej iść konsekwentnie, nie my, nasze władze, po tej drodze, którą obrały, to inspiracji można szukać zarówno na wschodzie, w takich ciemnych okresach historii owego wschodu, jak i na zachodzie, w równie ciemnych. Przypomnę przecież, u naszych zachodnich sąsiadów palono kiedyś książki. Być może również do tego dojdziemy. Jest to generalnie zabieg o charakterze, no nie boję się powiedzieć tego słowa, o charakterze quasi totalitarnym już, dlatego że nawet systemy autorytarne nie walczyły z książkami, nie walczyły z myślą, chociaż ograniczały w różnych sferach działalność obywatela, jak na przykład no, możliwości zgromadzania się, możliwości organizowania się, uczestnictwa w wyborach. Tak, tutaj były określone, prowadzone koncesje i ograniczenia. Natomiast nawet te właśnie reżimy autorytarne raczej nie dążyły do tego, żeby eliminować z obiegu intelektualnego jakąś myśl, tym bardziej myśl filozoficzną. A przypadek Grzegorza Brauna pokazuje, że polski parlamentaryzm staje się instytucją całkowicie fasadową. I tak naprawdę poza Grzegorzem Braunem, z którego nie wszystkimi poglądami oczywiście musimy się zgadzać, w polskim parlamencie, na to chcę zwrócić uwagę, no jeszcze poza Januszem Korwin-Mikke, my nie mamy osób ciekawych intelektualnie, zdolnych do sformułowania własnych, oryginalnych myśli. My mamy w polskim parlamencie do czynienia z bandą automatów do głosowania, ludzi, którzy bezmyślnie głosują nad kolejnymi rozwiązaniami ustawowymi, którzy nie są w tym bardziej poprawną polszczyzną w stanie wypowiedzieć choćby najprostszych myśli poza hasłami przygotowanymi przez ich liderów partyjnych, nic najczęściej nieznaczącymi. Więc de facto ja to mam pewną szczególnie gorzką refleksję na ten temat, bo wiele, wiele lat temu miałem okazję i dzięki wyborcom zaszczyt zasiadania w ławach polskiego Sejmu. W polskim Sejmie toczyły się jakieś dyskusje, debaty, rozmowy. Zasiadali tam ludzie, którzy nawet jeśli nie mieli formalnego wykształcenia, to prezentowali oryginalne myśli, zdolność do krytycznego interpretowania rzeczywistości. No i też starali się w taki, a nie inny sposób odpowiadać na głosy, które słyszeli od swoich wyborców. No a dzisiaj mamy do czynienia z całkowitym monolitem na poziomie parlamentarnym. Osoby, które z tego monolitu się, z tego szeregu się wyłamują, takie jak poseł Grzegorz Braun, są w zasadzie pozbawiane, de facto pozbawiane możliwości sprawowania mandatu poselskiego, bo do tego się sprowadzają działania przeciwko posłowi Braunowi podejmowane. I niezależnie od tego, jaką mamy, jeszcze raz podkreślam, ocenę poglądów w sprawach szczegółowych posła Brauna, to jeśli uda się przeprowadzić te procedury, które ograniczające mu możliwość sprawowania mandatu, które są w tej chwili zapowiadane, to mamy do czynienia de facto ze zmierzchem samej zasady parlamentaryzmu. I no cóż, to jest smutne, ale w pewnym momencie ten parlament po prostu przestaje być potrzebny. On już jest coraz mniej potrzebny, bo coraz mniej twórczego powiewu wnosi do polskich debat, które praktycznie nie istnieją tam.
No to na sam koniec ostatnie pytanie dotyczące samych działań wojennych. Wiele osób tam śledzi te raporty z frontów podawane przez, no raczej media mainstreamowe, chociaż raporty z frontów są też podawane przez media nie mainstreamowe. Natomiast ostatnio pojawiła się teza, że wojna na Ukrainie nie rozstrzygnie się pod Charkowem, nie rozstrzygnie się pod Donieckiem, nie rozstrzygnie się pod Chersoniem, rozstrzygnie się w Stanach Zjednoczonych przy urnach wyborczych. Czy możemy oczekiwać przy okazji najbliższych wyborów w USA właśnie do jakiegoś przesilenia, do jakiegoś przełożenia, że dojdzie do jakiegoś, mówiąc kolokwialnie, przełożenia wajchy za oceanem? Dojdzie do powstania pewnej siły nacisku w Kongresie Amerykańskim, polegającej na tym, że jak już dzisiaj wiemy, 90% kandydatów Partii Republikańskiej, która ma duże szanse na miażdżące zwycięstwo w tych wyborach, to kandydaci sceptycznie odnoszący się do dalszej eskalacji konfliktu na Ukrainie. Do tego mamy pojedyncze na razie, ale jednak głosy nawet w Partii Demokratycznej. Tulsi Gabbard, pani Aleksandra Ocasio-Cortez, które coraz bardziej też nawołują do pewnego umiarkowania w tych sprawach. Tylko znowu, to wszystko wymaga gruntownej analizy tego, na ile amerykański kongres ma w istocie przełożenie na kluczowe podejmowane decyzje. Ja wiem, że ktoś powie, że ma przełożenie na przykład na kształt budżetu i te kwoty, miliardowe kwoty, które przekazywane są w tej chwili na uzbrojenie Ukrainy choćby, ale to też tak nie jest do końca. Otóż niektórzy autorzy, politologowie analizujący amerykański system polityczny twierdzą, że historia pokazuje, iż bardzo wiele różnego rodzaju ograniczeń budżetowych narzucanych przez kongres instytucje tak zwanego deep state, czyli te pozbawione demokratycznej kontroli, są w stanie obejść. Więc obawiam się, że nawet pomimo zmiany pewnej retoryki, zmiany rozkładu głosów również i preferencji w amerykańskim kongresie, możemy mieć do czynienia z sytuacją, że te ośrodki realnie pociągające za sznurki będą dalej parły do eskalacji tak długo, jak długo będą uznawały, że jest to w ich interesie. To może głos nieco sceptyczny, no ale i tak, wracając jeszcze do wątku parlamentaryzmów, ja bym pogratulował Amerykanom i cieszył się z tego, że będą mieli przynajmniej wielogłos w swoim kongresie, w odróżnieniu od nas. Oni już mają ten wielogłos, bo no, proszę Państwa, przypomnijmy o jednej takiej prostej sprawie. No, uznajemy wszyscy pewnie w dużej mierze słusznie, że eskalacja wynika w dużej mierze z decyzji i inspiracji Stanów Zjednoczonych. No ale to w Stanach Zjednoczonych w telewizji Fox News mamy Tuckera Carlsona, którego oglądają miliony Amerykanów, najpopularniejszy, jeden z najpopularniejszych telewizyjnych publicystów, felietonistów ostatnich lat, który mówi wprost o tym, że trzeba niezwłocznie skończyć z tą eskalacją, że wspieranie Ukrainy nie ma kompletnie nic wspólnego z interesem Amerykanów i Stanów Zjednoczonych jako państwa. I on to może mówić. To teraz wyobraźmy sobie, że ktoś mówi te tezy, które publicznie na oczach milionów widzów formułuje Tucker Carlson w Polsce. Mógłby to robić? Myślę, że to pytanie retoryczne, na które każdy z naszych widzów może odpowiedzieć sam.